Moim gościem w dniu dzisiejszym, po raz drugi, bo wczoraj też był z nami, jest pan Włodzimierz Gąsiorek, który opowie nam dzisiaj o historii kobiet w sportach motorowych. Pan Włodzimierz od 60 lat specjalizuje się, powiedzmy ma 60-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o sporty motorowe. To osoba, która była także trenerem kadry narodowej. Ja tak myślę, że pan Włodzimierz to przede wszystkim sam jeszcze raz nam dokładnie się przedstawi i opowie nam o tym, co robił w swoim już takim dość długim życiu, ale jak bogatym. A następnie porozmawiamy o tych cudownych kobietach, które włożyły, powiedzmy, trochę ziarenek w naszą historię, nie tylko sportów motorowych, ale w ogóle w motosporcie. Panie Włodzimierzu, no to jaka tam pana była historia? To znaczy, że jak zwykle przypadek rządził historią. Mój kolega zaprosił mnie na wyścigi motocyklowe, które odbywały się na Wybrzeżu Kościuszkowskim wówczas. No i tak mnie to wzięło, że zacząłem się tym interesować i wylądowałem wreszcie w warszawskiej fabryce motocykli, bo taka okazja się stworzyła i poszedłem pracować jako tak zwany kierowca doświadczalny. To było tyle ciekawe, że rzuciłem pracę wysoko, że tak powiem, płatną, bo byłem zastępcą szefa bazy remontowo-budowlanej dla placówek dyplomatycznych. Ale co to ma, jaki wpływ to może mieć? W ogóle na czym miała polegać praca kierowcy doświadczalnego? No na tym, że jako pracownik fizyczny, bo tak to się nazywało, badałem motocykle, czyli były to jazdy, które mieliśmy codziennie. Oraz próby, badania specjalne, no i pomoc przy konstruowaniu nowych modeli, nowych wariantów motocykli włochowych. Przy czym powiem, że ta praca była na okrągło, cały rok. I w lato, no i zimę. No zimy były bardziej srogie, no kilka lat temu. Srogie. Zimy były takie, że było 15-20 stopni mrozu. Ale na szczęście wyposażono nas w takie kombinezony na futrze lotnicze i dawało się przeżyć. Natomiast no, było odpowiednio ślisko, było odpowiednio trudno się jeździło, ale była to świetna szkoła i to te doświadczenia, które wyniosłem z tego, potem bardzo mi się przydały i procentowały w sporcie motorowym. No bo gdzieś to trzeba robić. No tak. A czy na przykład zna pan kobiety, które na przykład miały podobne stanowisko, powiedzmy, pracy do pana w tamtych czasach? No nie, chyba taki głupi, bo to tak można powiedzieć, tylko chyba jeden w tym kraju, który rzucił dyrektorskie stanowisko. Zresztą łączone z tym, że tam byśmy zaproszeni na różne rauty do placówek, także można było chodzić z nosem do góry, a facet rzuca to wszystko i mówi, a ja będę pracował w nich fizycznie, będę jeździł na... Nie wiem co, szczerze, to bym to samo zrobiła. Ale moja praca w warszawskiej fabryce motocykli i to, czego się nauczyłem, i dzięki również ludziom, którzy tam ze mną pracowali, bo to była cała grupa konstruktorów, najlepszy wówczas, to ja do dzisiaj powtarzam, że była to najlepsza praca, jaką miałem. Nie dziwię się. No, potem jeszcze byłem na różnych stanowiskach. No tak, tak. Między innymi trenerem kadry polskiej był pan. Też. I były tam kobiety? Kobiety. Zaraz po wyzwoleniu do tego sportu motorowego garnęło się dużo osób, między innymi kobiety, ale to były takie kobiety, co się zowie. Więc wspomnę tylko kilka nazwisk. Była pani Ewa Calewska. Dokładnie. To była taka pani, która miała, ja wiem, z 1,80 m,
I pani Ewa Calewska specjalizowała się w rajdach. Głównie w rajdach i motocrossy. Dokładnie. Różniło się od tego, czy wtedy motorsport, czy znaczy motocross różnił się od tego dzisiejszego motocrossu? Zupełnie się różnił. Dzisiaj... Na czym polegał motocross wtedy, w tamtych czasach? To znaczy, zasady są te same. Dokładnie. Terenowa trasa, trzeba ją przejechać w jak najkrótszym czasie. I czym trudniej? No tym lepiej, tym fajnie, tym lepsza zabawa. Musiał mieć odpowiednie umiejętności, natomiast były zjazdy, podjazdy, między innymi jak pani Calewska popychała Besę, która ważyła 160 kg pod górę, to panowie popychali 2-3 metry, bo ci język się opierał o szprychy, zawracali, no usiłowali. To jest historia kobiety, która można powiedzieć była lepsza niż facet. No lepsza była. Powiem tylko tyle. To była słynna opowieść, kiedy na spotkaniu towarzyskim nagle bryczką jechał ktoś i spadł z tej bryczki, koń rozpędzony, padł na to podwórzec. Wtedy wyszła pani Calewska, złapała za podniosła razem z koniem tą bryczkę i odstawiła na bok. A panowie stali wszyscy. Herod Baba, tak? Tak. Natomiast inne panie, między innymi pani... Julia Bachowska, tak? Julia Bachowska. To jest szalenie barwna postać. To była Ślązaczka, matka czworga dzieci. Specjalizowała się? Głównie w wyścigach motocyklowych. Wyścigi odnosiła sukcesy. Wyścigi motocyklowe charakteryzowały się w tamtych czasach, jakaś różnica? No więc wyścigi motocyklowe szosowe odbywały się na trasach zamkniętych, wówczas ulicznych, ponieważ nie było specjalnych torów, no i pani Bachowska rządziła. Mało tego, po wyścigu, który odbył się na torze wyścigów konnych na Służewcu, od pana ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta dostała w nagrodę WFN. Pana to była bardzo cenna nagroda. Także to świadczy o tym, że ją docenia. Dokładnie. No i była jeszcze taka jedna znana pani. Była jeszcze pani... Leokadia. Leokadia Kędzierska. Dokładnie. Którą wspierał mąż jako znany działacz pozornoty, ale wspierał ją, że tak powiem, moralnie i w agendach pozornotowskich, ale sama jeździła bardzo dobrze i był to taki zespół, który się wyróżnił wynikami w patrolowych mistrzostwach polskich. Trzy baby ubrane do futra tak rządziły po tym śniegu, po tej trasie, że panowie wynikali. Ja trochę żałuję, że się urodziłam trochę za późno. Wtedy było jakoś fajniej te zawody. To jest w ogóle w tej chwili są nie te czasy. Dam taki przykład. Wtedy, jak było hasło, są zawody motocyklowe. Nikt nie pytał, jakiego rodzaju. Na przykład wyścig. Nasz przyjaciel, który miał taką cyfkę Uśmiech Warszawy, Jan Kwaśniewski, miał Besę 350. Wyścig, to tu zakładam koła szosowe, inne przełożenie i jadę na wyścig. Na przyszłą niedzielę jest motocross. To zakładam koła obute. Przepraszam, na tym zdjęciu właśnie jest pokazane zdjęcie w oryginale, jest Ewy Calewskiej. Więc to jest są zdjęcia też z oryginalnej kolekcji pana Włodzimierza. No ta pani nie, ta pani. Ta pani nie, ta pani to jest takie przykładowe zdjęcie, tutaj z kronik magazynu Motor z lat 50. No ta pani, nie wiem czy mamy popierać. Ale to kola była. Co? To kola była. Nie, kola był to w drugim zdjęciu. No. Powiedz. W każdym razie wrócę do tego wątku, że były rajdy obserwowane, były rajdy patrolowane. Ale mogę też wyjaśnić tutaj,
co oznaczają rajdy obserwowane i rajdy patrolowe, bo tak naprawdę to w tych czasach też są mało spotykane i tego, ludzie nie słyszeli, co to znaczy. Wyścigi drogowe i motocross to jest wyścig. Kto pierwszy dojedzie do mety. Natomiast rajdy obserwowane to jest, są zawody dla specjalistów. Są ustawione odcinki takie, gdzie wejść jest trudno, a trzeba tam wjechać motocyklem. No i zbiera się punkt, żeby nie podpierać się drogą, nie przewracać, nie spadać. I kto tych punktów nazbiera najmniej, to ten wygrywa. Rajdy z kolei enduro są zrobione, gdzie jest długa trasa szosowo-terenowa oraz odcinki. Odcinek motocrossowy, odcinek obserwowany, czyli są takie uniwersalne. Super. Czy jeszcze jakaś kobieta, powiedzmy, przewinęła się w Pana historii, powiedzmy, w Pana życiu, która jakoś zasłynęła w tych sportach motorowych? O tych, ja wspomniałem o tych paniach, które rzeczywiście wystarczyło tylko wspomnieć, Julka albo Ewa. To wszyscy wiedzieli i wszyscy szanowali te panie. Potem już było gorzej. Tych kobiet było coraz mniej. Kiedyś tylko, mniej więcej 15 lat temu, na wyścig drogowy do Poznania, na tor Poznań, przyjechała Niemka. No i wszyscy patrzyli, co ta Niemka to. To było takie duże zaskoczenie, że pojawiła się kobieta wśród mężczyzn. Ale ona zaskoczyła wszystkich jeszcze bardziej, bo nalała tych chłopów naszych. No, więc do niedawna się... jeszcze jedna pani Hiszpanka startowała w wyścigach motocyklowych do Mistrzostw Świata. No zajmowała tam miejsce w okolicach 20, ale w tym roku już nie stał. No to super, bo pana żona uczestniczyła z tego czasu w pana życiu i nawet oso pojechaliście do ślubu. Rzeczywiście uczestniczyła przez szereg lat w moim życiu. Natomiast to było wtedy, kiedy ja pracowałem w warszawskiej fabryce motocykli. No i uparłem się, że do ślubu żadna taksówka, żaden Mercedes, tylko osa. I tu mam zdjęcie moje, które zresztą było na wystawie w Hiszpanii. I to jest... Ale zdjęcie przepiękne. Przed kościołem Świętego Krzyża na osie rajdowej, takiej, która startowała na sześciodniówce. A tutaj pana koledzy z pracy. To są moi koledzy, to taka była banda znana, objeżdżaczy, tak jak o nich mówiono. Czyli ci wszyscy panowie brali udział w badaniach. Ale jeszcze takie mam pytanie, panie Włodzimierzu. Zaraz wróćcie, bo tutaj są zdjęcia osy. To jest też, powiedzmy, tutaj były przedstawione w dniu wczorajszym, więc tutaj też, powiedzmy, można poznać historia osy związana z panem Włodzimierzem, więc tutaj to zdjęcie, tutaj gdzie? W Indiach. To, które było poprzednio, to był jeden z prototypów osy, był to tak zwany żółt, od tego się zaczynało. Natomiast to zdjęcie, które było obok Wiewłoda, to była osa M52, która była przez szereg lat produkowana w Indiach. Czyli osa ma nie tylko historię polską, ale nawet w Indiach. To są mistrzowie, najlepsi zawodnicy na osach. Kto tobie tam nie może wrócić do tego? Bo chciałem powiedzieć, kto to są ci panowie. To jest zapętlone. A to jest ostatni główny konstruktor warszawskiej fabryki. Motocykli, pan profesor Budyn. I WFM. To jest WFM-ka jedna z tych, pan Józef Rowerelli. Znaczy, a mój tata na mnie krzyczał, jak miałam 7 lat i Simpsonem skuterem jeździłam po nasypach kolejowych. No. A tutaj osy po schodach jeździły. Ale właśnie osa była takim pojazdem uniwersalnym, że można nie było jeździć po schodach. A dzisiaj niech ci, którzy propagują te chińskie skuterki, nie wjadą po tych sklepach. No niestety. Panie Włodzimierzu, jeszcze ostatnie pytanie mam. Kobiety czy mężczyźni, pana doświadczeniu zawodowym, którzy, powiedzmy, mają
więcej chcą od życia, więcej chcą osiągnąć w sporcie motorowym. Kto więcej poświęca się? Kto ma większego, więcej zaparcia w sobie? To znaczy, tutaj bym dodał do tego, zaparcie jest może i takie samo. Nie ma już ostatnie dziecko warszawskiej fabryki motocykli, które nie ujrzało jeszcze światła dziennego, ale będzie. Musi. Natomiast wracam do tego. Zaparcie jest, natomiast dzisiaj bez wsparcia grupy jakiejś, fachowców, wsparcia finansowego, nie są w stanie kobiety tam przyjść tak i powiedzieć, ja sobie kupię ten motocykl, będę wygrywać. Tak nie te czasy. Dokładnie, tak więc jakby ktoś chciał, jeszcze raz, przypominam z dnia wczorajszego, współuczestniczyć, wesprzeć budowę OSY, powiedzmy powstanie i wprowadzenie sprzedaży na rynku, zapraszamy do kontaktu z panem Włodzimierzem. Zapraszam wszystkich, brakuje nam tych pomagierów i pokażemy OSE taką, jaka była kiedyś, to dużo lepsza. Dokładnie, dziękuję ślicznie.